Zadanie 52. Dla jakich wartości parametru m równanie x kwadrat plus m minus 1x plus m minus 2 równa się 0 ma dwa różne pierwiastki, z których jeden jest sinusem, a drugi kosinusem tego samego kąta? Ok, więc pierwsze, co tutaj musimy, warto zwrócić uwagę, i przy x kwadrat nie mamy parametru, czyli nasz współczynnik a jest równy 1, więc nie musimy się nim przejmować, wiemy na pewno, że to jest funkcja kwadratowa, równanie kwadratowe. Teraz tak, ma dwa różne pierwiastki, delta większa od 0, po prostu to musi zachodzić, z których jeden jest sinusem, a drugi kosinusem tego samego kąta. Ten warunek brzmi tak bardzo fancy, ale tak naprawdę, jeśli mówią, że coś tam jest sinusem, a coś innego jest kosinusem tego samego kąta, to zasadniczo prawie na pewno chodzi o to, że musi być po prostu jedynką, musi być spełniona jedynka trygonometryczna. Jeden pierwiastek to x1, drugi to x2. Jeśli jeden jest sinusem, a drugi kosinusem, to po prostu x1 kwadrat plus x2 kwadrat równa się 1. Zauważmy, że to nam w pełni wystarczy, bo jeśli liczba x1 jest sinusem, a x2 jest kosinusem tego samego kąta, no to musi ta zależność być spełniona z pojedynka trygonometryczna. Ale z drugiej też strony, dla każdego kąta jest spełniony ten warunek. W sensie każda para liczb, która spełnia ten warunek, para liczb rzeczywistych, musi być sinusem i kosinusem tego samego kąta. Musi się dać przedstawić jako sinus i kosinus tego samego kąta. Więc to nam w pełni wystarcza. Jeśli to jest spełnione, to automatycznie x1 i x2 będą sinusem i kosinusem jakiegoś tego samego kąta. No i tyle. To nam daje dwa pierwiastki i to nam daje ten sinus i kosinus. A nie musimy się przejmować, więc po prostu musimy rozwiązać takie dwa warunki. No to najpierw delta. Delta no to jest b kwadrat, czyli m minus 1 do kwadratu, minus 4ac, czyli minus 4 razy 1 razy m minus 2. No rozpiszmy to sobie. To będzie m kwadrat minus 2m plus 1 minus 4m plus 8. Czyli to będzie równe m kwadrat minus 6m plus 9. I my chcemy, żeby to było większe od 0. Ok, jak ktoś chce, może liczyć deltę z delty, albo można zauważyć wzór skróconego mnożenia. M minus 3 do kwadratu. I to ma być większe od 0? No to jest prawie zawsze spełnione. Prawie zawsze z wyjątkiem trójki. Czyli tutaj z tego warunku wynika, że m może być dowolną liczbą rzeczywistą różną od 3. No i musimy się skupić już teraz bardziej na tym drugim warunku. Więc x1 kwadrat plus x2 kwadrat równa się 1. Więc znowu, to są wzory skróconego mnożenia, ale nie tak jawnie podane. Przypomnijmy sobie, x1 plus x2 do kwadratu, to będzie równe x1 kwadrat plus x2 kwadrat plus 2x1 x2. To tego fragmentu nie chcemy, więc odejmujemy 2x1 x2. To ma być równe 1. No i teraz wpisujemy, to jest minus b przez a do kwadratu minus 2 razy c przez a. I to ma być równe 1. No i możemy już podstawiać, szczególnie, że a jest równe 1, więc to nie będzie problem. O, tylko tutaj to może zaznaczę, żeby potem było łatwo wrócić. Natomiast teraz tak, to będzie minus m minus 1 do kwadratu przez a, czyli przez 1, czyli mniejsza o to, i minus 2 razy c, czyli m minus 2. I to ma być równe 1. No dobra, dostajemy takie równanie. Pierwsze co zauważmy, kwadrat kasuje ten minus, więc się nim nie przejmujemy. I rozpisujemy m kwadrat minus 2m plus 1 minus 2m plus 4 ma być równe 1. Jedynki się tu kasują. A tutaj nam się robi m kwadrat minus 4m plus 4 równa się 0. No i znowu wzory skróconego mnożenia. M minus 2 do kwadratu
ma się równać 0. To tym razem no to zachodzi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy m minus 2 jest równe 0, czyli kiedy m jest równe 2. I to jest drugi warunek. M musi się równać 2 i jednocześnie m musi być różne od 3. No to po prostu odpowiedzią jest m równa się 2. I możemy wyraźnie tam na przykład pod na kartce na maturze napisać w odpowiedzi m równa się 2. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.